Za oknem szaro, buro, ponuro. Nadal. A my tutaj kręcimy swoim ziemniakiem mój stary komputer 7. Tak też, przechodząc do naszego sprzętu, prezentujemy Państwu laptop, który prezentowaliśmy Państwu ostatnim razem. Chciałem powiedzieć tydzień temu, aczkolwiek to nie było tydzień temu, to było parę milionów lat temu. Oto jest nasz laptop. Pamiętacie go może jeszcze? To jest Toshiba jakaś tam jakaś. Ja nie pamiętam nazwy dokładnie, ale jest to Toshiba na pewno. Dzisiaj będziemy się zajmować Linuxem. Pytoszu, a skąd Linuxa pobrać? Skąd wziąć Linuxa na taki laptop? Wystarczy wejść na stronę główną i go pobrać. Tutaj są, to jest pudełko ze starszymi wersjami, tam kolekcjonowałem. No i nie wiem, przykładowo weźmiemy sobie takiego lubu-dubu. Albo, nie, to nie Linux. Albo, o, takie coś. Albo kolejne, łubu-dubu. Proszę, jakiego Linuxa wybrać? Jednakże jakiego Linuxa wybrać? Mamy parę dystrybucji do wyboru. Ubuntu jest jedną z najbardziej popularnych dystrybucji. Ma wiele odmian. Może być Ubuntu, może być na przykład Kubuntu z interfejsem KDE, może być również Xubuntu z interfejsem XFCE albo Lubuntu z LXDE. Dla porządkujących można również polecić Magia albo OpenSUSE. Możemy również wybrać, już troszeczkę bardziej dla bardziej zaawansowanych i wprawionych, Fedorę, ostatnia wersja to Fedora 23, albo Debiana, albo Arka, a i tak dalej, i tak dalej. Zatem let's do it. Zamkniemy to na chwilę. Większość z Was posiada Windows 7, lub 8, lub 9. Żartowałem, 10. Lub Vista. Aby móc zacząć, pierwsze co musimy zrobić, to kliknąć prawy na mój komputer. Kliknąć zarządzaj. Oczę jakaś chwilę. Mamy sobie tutaj takie pewne okienko. Tam zarządzanie dyskami. Już wiecie o co chodzi. A mianowicie, musimy stworzyć nową partycję. Jak zwykle macie zajęte wszystkie partycje, prawda? Czyli, że macie na full miejsca zajęte na przykład dysk C tutaj na Windows, tutaj dysk D na dane, tak jak tutaj zaznaczone. I co musimy zrobić? Musimy kliknąć zmniejsz wolumin i poczekać. Następnie program powie nam, ile możemy zmniejszyć sobie, o ile gigabajtów możemy daną partycję zmniejszyć. Uwaga, to będzie podawane zawsze w megabajtach, więc jeżeli podamy 5000, to będzie zmniejszony o 5 gigabajtów. Jeżeli 50 tysięcy, to o 50 GB. Czyli od naszej głównej partycji ucieknie 50 GB i zrobi się wolne 50 GB, które możemy przeznaczyć na Linuxa. Decyzja należy już do Was, jak to chcecie podzielić. Na Windowsie Vista w górę jest to dość proste. Jednakże na Windowsie XP nie ma tego narzędzia. I trzeba sobie poradzić oddzielnymi programami. Na przykład, nie wiem, jest sobie taki program Easy Use Partition Manager. Ja z niego korzystałem i zrobił swoje zadanie, chociaż miał pewne problemy. Ale nie aż takie. Partycję zrobił bezbłędnie. Nie było to tak proste jak w Windowsie 7. O to mi chodziło po prostu, że musiał się zrestartować, zrobić to, tamto, tamto. No. Jednakże najlepszy sposób na stare laptopy jest taki, aby zdobyć oddzielny dysk. Dlatego, że posiadam walające się dyski do laptopów i jeszcze więcej dysków komputerowych, dlatego ja wybiorę wersję najprostszą i najłatwiejszą do pokazania. Jednakże pierwsze, co musimy zrobić w przypadku starego laptopa, dowiedzieć się, jaki ma interfejs. Bo jest sobie interfejs SATA, który wygląda o tak, albo istnieje sobie również interfejs ten starszy, nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy, że to jest ATA, który wygląda o tak. I jest właśnie stosowany w tym laptopie.
Musimy go z takiego czegoś wyciągnąć. Nie wiem po co właściwie to jest, ale jest. I możemy wkładać. No, nasz laptop odwrócił się do nas tyłem. I w przypadku każdego laptopa musicie samodzielnie określić, gdzie jest dysk. Tu jest bateria, tu jest RAM, pamiętacie dokładnie. A tu jest dysk w tym wypadku. No właśnie. Pierwsze co musimy zrobić, to wziąć to. Włożyć go tutaj. I odkręcić. Odkręcamy, odkręcamy, odkręcamy. Robimy tutaj cyk, pyk. I wyciągamy. Patrzcie, jak ładnie wyszło. Potem musimy jeszcze to odkręcić, to wyciągnąć. I normalnie z naszego dysku robimy kartridże do Nintendo 64. No. Nasz kartridż gotowy. Możemy go wsadzić. O, ślicznie. Pyk! I teraz musimy przekręcić znów. Pyk, pyk. Tu. To otworzymy. I gotowe. Dzisiaj zainstalujemy dwa Linuxy. Pierwszy to będzie wcześniej wspomniany Lubuntu z pulpitem LXDE, który już możecie znać z mojego odcinka Raspberry Pi. A drugi to będzie Debian z interfejsem dowolnym, który będziecie mogli sobie sami wybrać, powiem. Zatem let's do it! Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście uruchomić komputer i wrócić dysk. A dlaczego akurat systemy z rodziny Debiana? No nie wiem. Może dlatego, że Debian to najlepszy klub, kto nie wierzy, temu kij w dziób. Po kliknięciu odpowiedniego skrótu, żeby się pojawiło boot menu, musimy włożyć odpowiednią płytę, czyli nasze Ubuntu. Klikamy Enter, że wybieramy sobie CD, tam było nie było widać za bardzo. Za bardzo nie było widać, chłe. Musimy chwilę poczekać. Dochodzimy do wyboru języka. W tym wypadku oczywiście polski, bo ja być Polak. I tutaj musimy specjalną rzecz zrobić. Albowiem niektóre stare komputery, jak na przykład tutaj, Intel Centrino, nie ma obsługi czegoś takiego, co się nazywa PAE. Dlatego musimy kliknąć raz F6 i kliknąć Escape i tutaj wpisać Force PAE. Czyli wymuś PAE. I nacisnąć Enter. Wtedy się nam zacznie uruchamiać. Polecam na początek wypróbować bez instalowania, żeby sprawdzić, czy w ogóle się to odpali. Widzicie? Forcing PAE in CPU flux. CPU. Procesor. Dobra. To się załatuje, a ja poczekam. Jak widzicie, nasz Lubuntu się uruchomił. Sprawdzimy, czy coś działa. Uruchomimy coś prostego, na przykład no nie wiem, notatnik. To nie jest do końca notatnik, ale coś jest, no, coś się uruchomiło. Można pisać i działa. Dobra. I jeżeli jesteśmy gotowi zainstalować, klikamy tutaj. Jesteśmy już po instalacji i ładnym skonfigurowaniu, gdzie można zacząć pracę. Jest ta sama tapeta, aby zachować konsystencję, cokolwiek to znaczy. Możemy sobie uruchamiać wszystko, co chcemy. I wszystko ładnie i ślicznie. Dziękuję. Lubuntu działa. Jeszcze pokażę coś ciekawego. Patrzcie, Google Chrome. Na Linuxie bezproblemowo działa. Tego nie można powiedzieć o Windowsie. Jak widać, działa bezproblemowo. Można sobie przewijać, można sobie wejść w subskrypcję, tudzież My Channel. My Channel. O, proszę. I tak oto mamy nasz system na laptop.
I jeżeli nie chcecie robić z laptopa jakiejś konsoli do starszych gier, do czego w sumie laptop nie służy, dużo lepsze to by było komputer stacjonarny, to nie ma przeciwności, żeby zainstalować taki system. Wszystko teraz w sumie dzieje się w internecie, czyli przez przeglądarkę, a reszta programów i tak jest bezproblemowo dostępna na Linuxa. Na przykład, nie wiem, może Microsoft Office nie jest, ale jest za to LibreOffice. I no cóż, niektórzy potrzebują oczywiście Microsoft Office, ale większość ludzi tak naprawdę będzie sobie mogła bezproblemowo poradzić z LibreOffice. I na przykład Lubuntu byłoby dużo lepszym wyborem na laptop niż ten oto wspaniały system. Wow, normalnie okładka zrobiona przeze mnie. Tak jest. No bo w sumie chciałbym sobie kiedyś kupić takiego Debiana. I właśnie takim oto Debianem będziemy się dzisiaj zajmować. Aczkolwiek tak jak mówię, Lubuntu najlepiej niech pozostanie na laptopie. To jest to najlepszy wybór na laptopa, ponieważ no, Debian troszeczkę sobie słabiej radzi z laptopami starszymi. Trzeba będzie dużo się napocić, żeby dobre sterowniki zainstalować i tak dalej i tym podobne. Dlatego Debiana bardziej polecam na komputery stacjonarne. Tak jak to teraz będę robił. Jeżeli macie laptop, pozostańcie na Lubuntu. Tak polecam. A teraz przechodzimy do poradnika, jak zainstalować Debiana 8 z wersji netinstall. Czyli praktycznie od zera. Witam Państwa ponownie. Jesteśmy sobie oto właśnie w wyborze instalacji Debiana. Ja bym proponował, mamy do wyboru graficzną instalację i zwykłą instalację. Graficzna instalacja to jest, wybieramy wtedy, kiedy wiemy, że na pewno pójdzie nam system. Jednakże, kiedy nie wiemy, czy na pewno nam pójdzie system, wybieramy install zwykłe. I oto właśnie przeszliśmy do kolejnego ekranu. Tak jak w Lubuntu, Ubuntu i tak dalej, musimy wybrać swój język. Nasz to będzie Polish. Wybierz swoją lokalizację. Polska. Klawiatura. Polski. W Linuxie od razu jest polski programisty, więc nie musimy się o to martwić. Teraz jest konfiguracja sieci. Jak widać, konfiguracja się powiodła, ponieważ jestem podłączony przez kabel. I co tutaj można wpisać? Jeżeli nie jesteśmy połączeni do domeny, a na pewno nie jesteśmy, jeżeli korzystamy ze starego komputera, no chyba, że ktoś tutaj chce stawiać serwer. Ale zakładam, że osoba, która chce stawiać serwer, już na pewno wie, co tu wpisać. Możemy sobie wpisać cokolwiek chcemy, na przykład ten już dane. Przepraszam, to była nazwa hosta wtedy. To jest nazwa domeny. Tutaj nie musimy nic wpisywać. Możemy kliknąć dalej. Hasło. Tutaj będzie dowolne. Może być masło albo coś w stylu. Tutaj pełna nazwa użytkownika. Będzie pi. Teusz. Też nazwa konta. Teusz. Hasło. I przechodzimy dalej. Dobrze. Zatem, co my tu mamy? Mamy do wyboru dwie rzeczy. Głównie dwie rzeczy. I dwa podtypy pierwszej rzeczy. Czyli możemy sobie automatycznie sformatować dysk, tak jak radzi Debian, albo możemy sobie ręcznie sformatować dysk. Te rzeczy nas aż tak bardzo nie interesują. Ponieważ nie tworzymy
LVM-ów póki co. Jest to niewskazane wręcz na starych komputerach. Przynajmniej ja tak sądzę. Więc dlatego wybieramy ręcznie. Mamy sobie tutaj dysk 8 i 6 GB. Jeżeli mamy więcej miejsca, możemy sobie zrobić więcej partycji. Jednakże ja mam tylko 8 GB, dlatego wybieram partycjonowanie całego urządzenia. I mamy wolną przestrzeń 8 GB. Tworzymy nową partycję. Ile ona może mieć gigabajtów? Będzie 7. Oczywiście tworzymy podstawową, początek. I co my tu mamy? Nasza główna, pierwsza, dysk C, tak jak w Windowsie, partycja, to jest zawsze ukośnik. Tu mamy wszystko ładnie wytłumaczone. Możemy sobie wybrać albo ukośnik, albo home. I głównie w zastosowaniach domowych będziemy korzystać tylko z ukośnika i home. Dla bardziej zaawansowanych osób, mogą sobie oczywiście więcej partycji zrobić. My natomiast musimy zrobić póki co partycję główną. I poza tym, moim zdaniem, wszystko jest ok. Oczywiście system plików musimy wybrać jako EXT4. To znaczy nie musimy, ale proponuję. Bo EXT3 jest dużo wolniejszy niż EXT4. To tak jak wybierać pomiędzy FAT32 a NTSC. Dlatego EXT4 proponuję. Punkt montowania ukośnik. I oto mamy pierwszą naszą partycję. Jeżeli będziemy mieli więcej miejsca, na przykład 80 giga, albo 500 giga, albo 1 terabajt, to można na przykład tutaj sobie zrobić na ukośniku 100 gigabajtów i tutaj na przykład weźmiemy sobie 900 gigabajtów. I wtedy byśmy sobie zrobili home. Aczkolwiek nie mamy tyle. Dlatego ograniczymy się tylko do ukośnika. Będziemy mieli tylko jedną partycję C. Tak sobie wyobraźcie. Na sposób Windowsowy. I tworzymy teraz przestrzeń wymiany. Jest to konieczne w Linuxie. Windows tworzy to automatycznie, w Linuxie my musimy to sami stworzyć. I zależność jest taka. Tutaj powinno się zaraz coś pojawić na ekranie. Poniżej 2 GB powinno się robić przestrzeń wymiany dwa razy większą. Znaczy poniżej 1 GB powinno się robić przestrzeń wymiany dwa razy większą niż Twoja pamięć RAM. A powyżej 1 GB powinno się robić przestrzeń dwa razy mniejszą niż Twoja pamięć RAM. Czyli w tym wypadku mamy tutaj 2 GB, więc sobie zrobimy 1 GB. Oczywiście zrobimy logiczny koniec i punkt montowania będzie to... nie będzie właśnie. I to jest problem. Tutaj musimy użyć jako przestrzeń wymiany. I tutaj już nie mamy punktu montowania, ponieważ to się nie montuje. To jest po prostu przestrzeń wymiany, taka dodatkowa pamięć RAM dla Twojego komputera. I kończymy ustawianie partycji. I mamy teraz dysk C i przestrzeń wymiany. Czyli ja to nazywam dysk C, a to tak naprawdę jest ukośnik. Mamy jakieś 500 GB miejsca jeszcze. 500 MB chciałem powiedzieć. Ale tym się zajmiemy potem. Znaczy, może w ogóle nawet nie będziemy się zajmować. Mniejsza o to. Niech sobie będzie 500 MB. Kończymy partycjonowanie i zapisujemy na dysk. Tutaj nie nabierzcie się, bo od razu jest zaznaczone nie. Musimy zaznaczyć tak. I pciu, i działa. I poszli. Mamy tutaj następny ekran.
Oczywiście wybieramy sobie menadżer pakietów Polski. Wybieramy sobie serwer lustrzany. Ja stawiam, że będzie dobry ftp.pl.debian.org. Nie mamy żadnego serwera pośredniczącego w tym wypadku, więc dalej. I konfigurujemy. Przygotowujemy się do instalacji pakietów. Tak jest. Zatem możemy teraz wybrać sobie, czy chcemy przesyłać informacje o ściąganych przez nas pakietach, czy nie. Ja wybieram nie, bo to niepotrzebna strata internetu. No. I co my tu mamy? Wybieramy sobie tutaj oprogramowanie, które będzie nam potrzebne. Póki co wszystko tutaj zostaje. Ci, którzy są zainteresowani środowiskami graficznymi, mogą sobie wybrać GNOME, XFCE, KDE, Cinnamon, Mate, Matei, ale tak to się wymawia w sumie poprawnie, i środowisko LXDE. My nie jesteśmy w ogóle zainteresowani ani jednym, ani drugim. Dlatego oznaczymy nawet to, podstawowe składniki środowiska graficznego, i będziemy bezpośrednio na konsoli działać. Jak prawdziwy mężczyźni. No, w sumie nie tylko. Ale tak się mówi, no nie wiem, jak Terminator. Dobra, dalej. Oczywiście moglibyśmy sobie tam wybrać również serwer www, jeżeli byśmy chcieli sobie zakładać coś, byśmy dostali wtedy Apache'a i wtedy byłoby tak samo jak na Raspberry Pi. Chciałbym dodać, że teraz właśnie się pobiera i instaluje to, co wybraliśmy. Nie jest tego aż tak bardzo dużo, ale mimo wszystko trochę jest. Tak też niech się instaluje, a potem przejdziemy dalej. Jest to kolejny ważny element, który musimy wybrać. I zakładam, że no, jeżeli mamy już na dysku jakiegoś Linuxa, to nie musimy tego instalować. Jednakże, jeżeli nie mamy na naszym dysku żadnego Linuxa, tak jak w tym wypadku, no to byłoby głupie, żeby nie instalować żadnego programu rozruchowego. Dlatego oczywiście wybieramy tak. Wybieramy sobie nasz dysk SDA i boom, się instaluje. Jeżeli byśmy mieli obok Windowsa jeszcze, to by tam nam dodało Windowsa do wyboru. Instalacja zakończona. Zatem zaraz przejdziemy do naszego Debiana. Jesteśmy sobie w naszym Debianie. Właśnie jest to ten program rozruchowy o nazwie Grubas. Hehehehe, ale śmieszne. I teraz ładnie, nerdowsko się ładuje nasz program. Nasz Debian, chciałem powiedzieć. Kurczę, to jest nasz Debian. I oto mamy naszego Debiana. I mamy najpiękniejszy, jaki jest możliwy, ekran logowania. No, taki ekran jest wspaniały. Jesteśmy w naszym Debianie. Co my tu mamy? Bardzo ładny, nie? Wygląda jak DOS troszeczkę. Przejdziemy sobie do trybu graficznego. O! Ojej, nie ma trybu graficznego. To nie wiem. Gdzie my jesteśmy? Znaczy, weźmy sobie, wypiszemy ls. Dokładnie. Mamy sobie nasz dysk. Przejdziemy sobie tutaj home. I teraz ls. Teusz. I nic nie mamy. Zatem można by było coś może zainstalować, prawda? No właśnie. Kontynuując. Jak widzimy, jesteśmy sobie na użytkowniku standardowym. Jak rozpoznać standardowego użytkownika Linuxa, który nie ma żadnych praw? To, że tutaj, w tym miejscu, tam Piteusz, Adpiteusz, dwukropek, coś tam, jest sobie dolar. Gdy jest sobie dolar,
to oznacza, że jesteśmy zwykłym użytkownikiem. Nie jesteśmy rootem. Root to jest administrator, który ma prawo do wszystkiego. Żeby żeby przejść na administratora, musimy wpisać su. Czyli jest to odpowiednik super user. Wpisujemy swoje hasło i jesteśmy na rootcie. Na rootcie jesteś i to jest Roota można rozpoznać za pomocą tego, że no oczywiście jest nam napisany root, jak również mamy sobie hasha. Pituszu, zrób aby to jak Windows wygląda. Przydałoby się pierwsze co zrobić to apt. No właśnie, zanim użyjemy apt, to powiedzmy czym jest apt. Apt jest to program w debianowych systemach, który pozwala instalować różne inne programy, odinstalowywać je, wyszukiwać apt get i aktualizować listę oprogramowania. To jest tak jakby wpisywać komendę, żeby zdobyć coś przez Android Market. Sklep Play, chciałem powiedzieć. Tak to działa. Repozytorium to jest taki sklep Play wśród Linuxów i Debiana. I ściągamy sobie, znaczy aktualizujemy repozytorium. Aby jak najnowsze pliki nam pobrało. I gotowe. Zatem mamy dwie opcje w Debianie. Apt-get albo aptitude. I do wyszukiwania ja polecam aptitude, ponieważ dużo ładniej segreguje pliki. Czyli na przykład chcemy sobie wyszukać xorg. Ach, przepraszam. Search. Aptitude search xorg. Aby przewijać konsoli do góry i do dołu, musimy kliknąć Shift Page Up lub Page Down. I mamy sobie właśnie takie tutaj rzeczy. Co chcemy teraz zainstalować? Zastanówmy się. Po pierwsze, środowisko graficzne. Czyli apt-get install xorg. Jeżeli chcielibyśmy wyszukać za pomocą apt-get, to musimy wpisać tak apt-cache cache, znaczy się search xorg. I w tym wypadku będzie dokładnie to samo, tylko że nie będzie tak ładnie to posegregowane i dobra. I przykładowo tutaj dla porównania. I jeszcze tutaj w przypadku jest na przykład sobie xorg napisane, prawda? I tam na samym początku jest taka literka P. I tam właśnie na przykład w aptitude to właśnie wyświetla, czy jest to zainstalowane, czy też nie. Jeżeli by było zainstalowane, to by była literka I. Dlatego moglibyśmy za pomocą aptitude też można instalować. Byłoby tak. Aczkolwiek czasami mogą się pojawić błędy w instalacji za pomocą aptitude. Naprawdę mogą się pojawić błędy. Kiedyś mi wywaliło pół systemu, więc wolę z niego już więcej nie korzystać, jeżeli chodzi o instalację. I polecam instalować tak apt-get install xorg. Xorg jest to menadżer wyświetlania. Jest to podstawowa jednostka, która pozwala na wyświetlanie obrazu w Linuxie. Inaczej będziemy mieli taki tylko terminal, tak jak tutaj jest napisane. Tak jak tutaj jest widoczne. No, jak piszemy sobie xorg, to od razu wiele rzeczy będzie chciało jeszcze sobie pobrać. Ale nam to nie przeszkadza, ponieważ, no cóż, nie żyjemy sobie w prehistorii i nie mamy dysku 200 MB, dlatego kontynuujemy. Dobrze. Zainstalowało nam się. Możemy sobie teraz korzystać z komendy start x. Jednakże nic nam się nie wyświetli, ponieważ nie mamy jeszcze żadnego środowiska graficznego. Przydałoby się go zainstalować. W tym wypadku zainstalujemy
aby było troszeczkę inaczej, zainstalujemy XFCE. Tego jeszcze nie korzystaliśmy. I co my tu mamy? No, około 56 MB zostanie dodane. Tyle tutaj pakietów. Nie musimy się tym przejmować. Możemy spokojnie sobie akceptować. I się ściąga nasz pulpit. Gratulacje. I oto zainstalowałeś mi nasze środowisko graficzne. Gratulacje, właśnie zainstalowaliśmy nasze środowisko graficzne. Sprawdzałem tutaj przed chwilą jeszcze, czy mamy zainstalowane obsługę dźwięku, ale na to wychodzi, że mamy, więc nie ma problemu. Możemy sobie spokojnie zresetować nasz komputer i się zalogować do naszego nowego systemu. To jest. Teraz możemy urwać koniec start X i coś się dzieje. Proszę. Oto nasz pulpit i mamy do wyboru. Czy możemy sobie tworzyć domyślny, czy pusty, ale no cóż, to już zależy od Was, ja sobie wezmę pusty. Wezmę sobie tutaj do góry go, referencje, rozmiar ustawię 24, okej, nie można tak, dobra. Długość max. I mamy. Dodamy tutaj applet menu. Programy. I menu okien. Ojej. Ale to nie ten applet. Jest nasze menu programy. Jeszcze sprawdźmy, żeby to zablokować jakoś. Zablokowane, dobrze. Przyciski okien to się przyda tu. Oczywiście, że się przyda. Przyda się również pasek powiadomień. On powinien być gdzieś tutaj. To musimy. Tutaj musimy wstawić sobie separator. Tak, ten separator zrobimy sobie odstęp i rozciągniemy go. Dobrze. Tutaj powinny się nasze powiadomienia pokazywać w treju, ale jako, że nie mamy żadnego powiadomienia póki co, kompletnie nic nie mamy, to też nic tutaj nie ma. Weźmy sobie przyciski sesji, weźmy sobie weźmiemy sobie na przykład pyk, będziemy sobie mieć takie coś. Ja tego nie lubię, to też trzeba będzie przedstawić. O, dobra, mamy sobie zakończenie sesji. Jeszcze przydałaby się mikser dźwięku. O. Coś tam sobie mamy. A taki dźwięk. I już. I mamy oto nasz system Debian. Zobaczymy, jak dużo mamy. Mamy konsolę. Działa dobrze. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo program przechwytujący troszeczkę źle przechwytuje. Ja zobaczę mikser dźwięku i jakby to powiedzieć,
No w sumie nic kompletnie tutaj nie mamy. No. Tak też. Jakiś. No nie wiem, oj. Term zwykły niech będzie. No w sumie. Możemy sobie teraz zainstalować, oczywiście logując się wcześniej na Ruta. I możemy sobie na przykład zainstalować apt-get. Tutaj nie widać myślnika, ale zapewniam, że tam jest ten myślnik. Apt-get install na przykład IceWeasel. Czemu IceWeasel? Bo w Debianie zamiast Firefoxa jest IceWeasel. Dlatego sobie możemy takie coś zainstalować, ale nie chcę tego zainstalować. Ale już wiecie co i jak z tym. Możecie sobie samodzielnie rozszerzać ten system w zależności od tego jak chcecie. I tada! Macie swojego pierwszego Debiana. I tak oto kończymy kolejny odcinek mojego starego komputera. Mam nadzieję, że nauczyliście się troszeczkę o Linuxach, o tym jak je instalować, o tym jak na nich działać. Na podstawie tych rzeczy, jak również wraz z nowo zainstalowanym Debianem, możecie spokojnie rozszerzać swoją wiedzę w kategorii Linuxa. Czy to też zagadnienia sieciowe, czy też może coś innego, czy też może po prostu programowanie. Zatem dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Do usłyszenia.